to jakieś 500 metrów tam w las idący. On zmarł w czasie wojny na zapalenie płuc, już też był w sumie wiekowy, natomiast jego żona... swojemu rycerzowi dał ziemię za to, że był takim dzielnym żołnierzem. Powiedział mu, ile sobie za dnia wydeprzesz, tyle będzie twoje. No a że pan Krokow nie był głupi, bo wtedy to jeszcze nie był pan Krokow, ale no, ten właściciel, rycerz, to on sobie wybrał najdłuższy dzień w roku, czyli 23 czerwca i odbierał sobie ten teren długimi krokami, chodząc, robić ten teren sobie wydeptał. Tam ludzie potem mówili, że te długie kroki robił dlatego Krokowski przeżył. Bo sama bryła w ogóle była wielokrotnie przebudowywana. Ja pisząc właśnie tekst o tej architekturze, to też miałem problem, czy to jest z którego wieku ta część, z którego ta część, wieża gdzieś była w innym miejscu zabudowana.
Podatujących tak ukłosy, la la la.